W piątek 27 maja w hotelu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wieczorze połączonym z prezentacją mrożonego piwa, regionalnego wina oraz nową odsłoną restauracji hotelowej po rewitalizacji. W tym roku dla naszych turystów i gości, którzy nas odwiedzają, uruchomiliśmy nową część w hotelu Jedlinka. Jest rozbudowane nasze lobby plus restauracja z barem, który po pandemii chcemy w tym roku uruchomić. Długie przygotowania, natomiast już dzisiaj myślę, że troszeczkę spokojniej. Już, że tak powiem, wieczór trwa, więc liczymy na to, że dalej będzie tak samo fajnie. Hotel Browar Pałac Jedlinka to nie tylko browar, tak? Być może to jest, otwiera się przed nami jakaś nowa furtka, nowa ścieżka do super fajnego baru z autorskimi drinkami, gdzie nasz barman już niebawem wydaje swoją książkę z autorskimi drinkami, więc być może to jest właśnie ten czas i ten moment dla nas. Od 17 lat jestem związany z Pałacem Jedlinka, byłem pierwszym przewodnikiem i pierwszym, który otwierał w 2005 roku pałac, gdzie jeszcze było zboże na salach. Od tego czasu minęło 17 lat i tu się wszystko zmieniło i nasze życie też się zmieniło. Przecież tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, ja pamiętam świniarnię rozbitą po okresie PRL-u, pamiętam w browarze, gdzie stały pełne beczki z tawotem, ze smarem i oczywiście zęby do kosiarki kombajna. Pamiętam gnojówkę w fontannie, jak były króliki, a dzisiaj przyjeżdżasz, to jest w ogóle całkowicie inny obraz. Jakby ktoś za czarodziejską różdżką dotknął i wszystko się zmieniło, a to nie była czarodziejska różdżka. Radosław Leda inwestował praktycznie tutaj całe swoje życie i mamy z tego efekty. Wystrój, w ogóle atmosfera super. Duża zmiana? Ogromna, oczywiście na plus. Przed laty to był sam pałac w ruinie. Stajnie w ruinie, obory w ruinie. To wszystko jest, że tak od jakiegoś czasu, nie? Bywam systematycznie, śledzę historię hotelu, bo tutaj wykonujemy co jakiś czas jakieś tam zlecenia na hotelu, także... No jak się panu podobają te zmiany? Cały czas się hotel widzę rozwija, także bardzo fajnie. Dzisiaj będziemy mieli premierę w naszym barze hotelowym i restauracji. Wina, które jest produkowane tutaj w okolicy Świdnicy. Uważam, że to jest bardzo ważny krok do nawiązania współpracy pomiędzy lokalnymi partnerami. Była to również wyjątkowa okazja do uhonorowania pana Józefa, najstarszego pracownika w hotelu Jedlinka, który już od wielu lat doradza w wyborze piwa i wina oraz wyjątkowych dań w restauracji. I sznurki. Panie Józefie. Wszystkiego dobrego. To dla pana. I mamy dla pana też żebym mógł dalej pływać tutaj z nami. Proszę bardzo, panie Józefie. Przejmuję pan ster. Przejmuję pan ster. Jak wezmę, to zawiozę i dam swojemu kapitanowi, żeby pokierował trochę i zabiorę. Nie zabrakło kwiatów i podziękowań dla osób, bez których miejsce to nie miałoby takiego klimatu. Jednym z ciekawszych punktów wieczoru była prezentacja wyjątkowego mrożonego piwa. Zamroziliśmy parę gatunków naszego piwa, które produkujemy i to jest po prostu tylko zamrożenie piwa. To jest tylko zamrożenie piwa i wypicie samego ekstraktu z małą ilością wody, samego alkoholu, więc będzie różne piwo. Takie, które piwo ważymy na miejscu, takie będziemy mrozić. Icebook, powinno to być mrożenie piwa double bock, czyli takiego podwójnego koźlaka. W tym dużej butelce mam akurat koźlaka majowego naszego, więc chyba najbardziej pasuje. A dlaczego ta najmniejsza? Ponieważ jest to Ries, czyli Russian Imperial Stout. Hotel, browar i pałac Jedlinka to wyjątkowy produkt turystyczny na mapie Dolnego Śląska i wizytówka Jedliny-Zdroju. W tym roku byliśmy współorganizatorami cyklu kilku biegów, bo w zasadzie zawsze takim sztandarowym to był półmaraton górski, który biegnie poprzez wyjątkową atrakcję, jaka jest Jedlina, czyli najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. A w tym roku również był w tym cyklu i 10 km plus maraton. Jeśli nie byli Państwo jeszcze w tym urokliwym miejscu, to zapraszamy, bo naprawdę warto skosztować tych niecodziennych, regionalnych produktów.